Moi drodzy, dzień dobry, witajcie serdecznie. Dzisiaj chcę Wam pokazać paczkę, która przyszła do mnie z firmy Temu. Na pewno znacie, na pewno widzieliście, czy na Facebooku, czy na jakiejś tam stronie innej Google. Właśnie ten sklep, to jest sklep internetowy z mnóstwem rzeczy, które są w bardzo przystępnych cenach. No i oczywiście do wyboru, do koloru, co kto lubi. Dzięki firmie Temu mam możliwość pokazania Wam fajnych, różnych rzeczy i gadżetów. I jest to współpraca z firmą Temu. Dzisiaj będzie taki unboxing, czyli otwieramy paczkę z Temu. Dzisiaj przyszła, bardzo jestem ciekawa, specjalnie, kochani, nie otwierałam w ogóle, ale już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, co jest, co przyszło. I porównać z tym, co zamawiałam, czy faktycznie te wszystkie rzeczy przyszły, czy one są zgodne z opisem i czy będą mi się podobać. No dobrze, kochani, powoli, zaraz Wam pokażę, co ja wybrałam, bo miałam możliwość wyboru kilku fajnych rzeczy. I Matko Święta, dzisiaj nożem i zobaczymy, jak to wygląda, jak się prezentuje, jak zostało zapakowane. Zobaczcie, mam tu takie pudełko, a co tutaj jest, bo jakoś tak mało widoczne. No sprawdźmy. Słuchajcie, jest tutaj. Fajnie, że nie w foliowym worku, bo jak wiemy, bardzo często właśnie lubią pakować w worki foliowe sklepy. I tutaj już wiem, co to jest, kochani. Tutaj jest taka maszyna do wielofunkcyjna, do krojenia, do szatkowania. Ona ma mnóstwo, słuchajcie, zastawek, przystawek. Możemy tutaj robić frytki, możemy kroić w kosteczkę na sałatkę jarzynową. Tutaj zobaczcie różne rzeczy, które są potrzebne. Możemy sobie nabić na przykład cebulkę i ciach, 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 ciach. Mamy oczywiście też w zestawie nożyk. Jest takie siteczko do odcedzania białka od żółtka. I mnóstwo, kochani, zobaczcie, mnóstwo końcówek. Taką, taką. Mam tutaj jeszcze taką, o zobaczcie, drobniutką, do marchewki najprawdopodobniej. Mamy różnego rodzaju ostrza. I tych ostrzy mam raz, dwa, trzy. Cztery ostrza, kochani. Oczywiście taki widelczyk do czyszczenia. I co mi bardzo odpowiada, zobaczcie, taka mała krateczka. Ona będzie świetna, słuchajcie, czy do marchewki, czy pokroić nawet sałatkę jarzynową. I oczywiście mamy tutaj urządzenie, w którym będziemy to robić i wykonywać. Tutaj jest też, zobaczcie, bardzo ładnie rozpisane, co do czego. Ja kiedyś, słuchajcie, kupiłam sobie w innym sklepie taką właśnie maszynkę do rozdrabniania, ale miała bardzo mało końcówek i suma summarum ja po prostu się jej pozbyłam, bo te kształty, które były dostosowane do tej maszynki, no po prostu były dla mnie nie do wykorzystania. Fajnie, bo to szybciutko się zdejmuje, wkłada. No już się nie mogę, kochani, doczekać, jak to wypraktykuję w kuchni. I ciach, i mamy, słuchajcie, i ciach, i mamy. Świetne, tutaj mamy dotarcie jabłek. Nie mogę się, słuchajcie, doczekać. Zobaczcie, jakie fajne, ciekawe. To jest jedna rzecz, którą sobie wybrałam, słuchajcie, włożymy sobie tutaj do środka. Powiem Wam szczerze, że taki mały gadżet, a jaki pomocny, bo naprawdę, wiecie, ja tak naprawdę to ja sobie zawsze rozbijam jajko i oddzielam sobie na skorupce białko od żółtek, a w ten sposób, zobaczcie, nawet Ada sobie poradzi. Drugą rzeczą, kochani, jaką sobie zamówiłam, jest patelnia do pancake'ów. I mamy tutaj, zobaczcie, takie opakowanie, tak to wygląda. Zaraz otworzymy. Sama jestem ciekawa, jak to wygląda. Super. Matko. Ale ekstra. Zobaczcie, mamy kształty, jest patelnia. Powinna być jeszcze rączka. No i oczywiście, że rączka jest. Co prawda tutaj muszę troszkę się pobawić i skręcić. Ale bardzo ładna rączka, zobaczcie, jaka ładna rączka. Czy ja sobie poradzę? Ja, kobieta, wiecie, kobieta. Myślę, że tak. Przydałby mi się
taki trójkąt, nie trójkąt, tylko, no ale okej, słuchajcie, za chwilę to skręcę, bardzo ładna patelnia i jak będę miała chwilę czasu, albo dzisiaj, albo jutro zrobię ciasto na pancake'i i od razu wypróbujemy. Świetnie wygląda, słuchajcie, będą równiutkie, będą fajne, okrąglutkie. Ada uwielbia pancake'i, ekstra rzecz i również ze sklepu Temu. Moi drodzy, przechodzimy do kolejnej rzeczy i tą kolejną rzeczą jest taki kosz na owoce. Zobaczcie, podwójny kosz na owoce. Jaki ładny. Były w różnych kolorach, można sobie w złotym wybrać, można sobie wybrać w czarnym. No z racji tego, że ja mam taką dosyć nowoczesną kuchnię, to ja sobie wybrałam po prostu kolor czarny. I mam w tym momencie u mnie w kuchni właśnie taką tacę metalową, która mówiłam Wam, że mi rdzewieje. Więc zobaczcie. Do złożenia, do skręcenia, zaraz dam mojemu mężowi i będzie przepiękna, przepiękny stojak na owoce i warzywa. Ekstra, naprawdę bardzo ładna. Do zakupienia, tutaj jest instrukcja obsługi, jak sobie to złożyć, także każdy sobie poradzi. I moi drodzy, o tutaj jest pokazane, jak to wygląda. Również do skręcenia, pewnie jutro dla mojego męża. I teraz, kochani, czwarta już, kolejna rzecz, którą zamówiłam z Temu, to jest maszynka, słuchajcie, do kręconych ziemniaków. Zobaczcie, jak to wygląda. Fajnie. Ja zastanawiałam się, gdzie by tu zdobyć taką maszynkę. Ostatnio się męczyłam i robiłam to ręcznie, ale ręcznie to tak nie wychodzi. A teraz, moi drodzy, zobaczcie, jakie fajne gadżety. Taka maszynka z korbeczką na ziemniaka, pięknie pokroi. O, słuchajcie, zobaczcie. Matko. No świetne. Będziemy robić ziemniaki. Zestawię jeszcze, słuchajcie, jakieś tam cztery patyczki do szaszłyków, tudzież ziemniaczków. Oczywiście patyczki do szaszłyków wszędzie dostępne. No i słuchajcie, myślę, że na pewno, no nie dziś, nie jutro, ale na pewno kiedyś takie ziemniaczki zrobię. Zamiast na przykład frytek, to takie kręcone ziemniaki, również smażone na oleju. Będą bardzo ciekawie wyglądać. No i na pewno kusząco. Myślę, że Adzie się spodobają. Słuchajcie, mam jeszcze taką mini maszynkę do robienia pierogów. I tutaj ładnie zapakowane, słuchajcie, wszystko ładnie, sterylnie. Jest to plastikowa maszynka, taka zwykła ręczna. Ja już niejedną maszynkę próbowałam do pierogów. I taką, słuchajcie, w zależności co jest dostępne na rynku. Ale tutaj patrząc na te wszystkie produkty na tym sklepie Temu, widzę, że było coś takiego. Zobaczcie, tutaj kładziemy kawałek ciasta, naciskamy, mamy gotowy placuszek. Natomiast tutaj kładziemy z farszem. Zamykamy, powinien nam wyjść pierożek. Zobaczcie, jak to wygląda. Ekstra. Dobrze, i kolejna rzecz, słuchajcie, to już taki drobiazg, który na pewno mi się przyda do lodówki, a mianowicie, jeśli coś mi zostaje, makaron w miseczce, na talerzyku, to żeby on mi tutaj, wiecie, nie zasechł po prostu, to zakupiłam sobie takie silikonowe, zobaczcie, nakładki na talerz, na miskę, w różnych rozmiarach. I dzięki temu, słuchajcie, naciągając, możemy zamknąć talerz, miskę, garnek, garczek, szklankę i tutaj nam nic się nie dostanie. Po pierwsze, po drugie, zobaczcie, na mały słoik, na przykład jak zgubiliśmy zakrętkę i chcemy coś do lodówki wstawić, czy postawić w ogóle gdzieś na półce u nas, na blacie, bo jest na przykład częściowo zjedzone, a częściowo jednak jeszcze niewykorzystane. Fajne, silikonowe przykrywki, że tak powiem, pokrywki, wieczka do różnych misek, do różnych talerzy, do różnych, słuchajcie, słoików.
fajne, bardzo na pewno pomocne dla mnie. I kochani, ostatnia rzecz, ostatnią rzeczą jest rzecz nie do kuchni, a do mojego wiatrołapu. Widziałam przepiękny nadruk na ścianę, naklejany. I on był, słuchajcie, to był napis home. I ten napis przykleja się na ścianę, słuchajcie, bardzo ładnie wygląda. Tutaj mamy taki zestaw, tak jakby takich kryształów, szkiełek. One oczywiście są pokryte z tyłu klejem i możemy sobie, słuchajcie, oprócz tego napisu home, możemy sobie jeszcze przykleić takie piórko. Jak znajdę na aplikacji temu, to Wam pokażę pewnie tutaj w rogu, jak to faktycznie finalnie wygląda. Na chwilę obecną nie będę tego rozklejać, żeby mi się to nie zniszczyło, a że w najbliższym czasie, w najbliższych dniach mam zamiar malować właśnie mój wiatrołap, to na świeżą, czystą ścianę właśnie zamontuję sobie ten napis home. Home chyba tam był, bo był jeszcze napis family, ale ja wybrałam sobie home. I zobaczycie finalnie, jak to będzie później wyglądać, a kosztuje grosze. Moi kochani, tyle z paczki, słuchajcie, zostało puste opakowanie. Myślę, że kupiłam przesuper fajne gadżety. I oczywiście zachęcam Was do skorzystania z linku. Różne fajne produkty. Oczywiście zachęcam do odwiedzenia sklepu. Link do sklepu, jak również kod promocyjny znajdziecie pod filmem.